Hej, ja nazywam się Piotrek, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Erywania. Jak zawsze, nie tylko Eurowizja jest konkursem o najlepszy utwór, ale także o ostatnią premierę roku. I w trakcie tej edycji zwyciężyła Armenia, czyli gospodarz nadchodzącej Eurowizji Junior. Trudno będzie przebić niesamowite Kami, którym Malena zwyciężyła w Paryżu właśnie dziecięcą Eurowizję. Jednakże zadanie takie ma Nare, która porwie nas do tańca utworem Dance. Czy jej się to uda? Zobaczmy wspólnie i sprawdźmy, czy Armenia ma szansę wyrównać polski rekord 2 zwycięstw pod rząd. Ale beat! Fajne! Taki trochę radiowy hit roku 2014. Coś takiego wtedy hulało w radiach, nie? Podbijało billboardy i tak dalej. Fajne. No, po teledysku widać, że Ormianie naprawdę mają bardzo dobrą produkcję. Ale tutaj bridge fajny, taki rapowany, kurczę. Armenia znowu będzie wysoko w tym roku. Nie wiem czemu, ale to jest dla mnie piosenka idealna pod grę Just Dance. Po prostu ja tu widzę układ w tej grze, nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale... Taka generyczna trochę, basicowa, ale podoba mi się. Bardzo szybka ta Eurowizja Junior w tym roku. Dużo jest takich bopików. Naprawdę fajne. I się powtórzę. Naprawdę fajny utwór, fajna propozycja z Armenii i fajne jest, myślę, tu bardzo dobrym określeniem, dlatego że jest to piosenka, która jest, myślę, w stanie zrobić miejsce w czołowej piątce, ale wygrać nie wygra. Czyli Armenia nie zbankrutuje, organizując konkursy Eurowizji dla dzieci. Utwór jest... Tak jak mówiłem na początku, z mocnym vibe'em lat 10., czyli poprzedniej dekady, jej początku, właśnie gdzieś utworów, które hulały sobie na listach przebojów w latach 2012-15. Brzmi to fajnie, trochę nostalgicznie, jak sobie przypominam te lata, sobie wyobrażam siebie jadącego na przykład na wakacje autem w nocy, ale no trochę to trąci myszką, przy czym mnie to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że Nare potrafi śpiewać, dlatego że są tam momenty, żeby właśnie się tym wokalem popisać. I jeśli chodzi o samą konstrukcję piosenki, tego utworu Dance, powtarzanie dance, też mi jakoś nie wadzi. Nie wiem czemu, bo zawsze na coś takiego narzekam. Tutaj nie jest to dla mnie ani tempe, ani zbyt takie głupie. Podoba mi się to. Bardzo mi się podoba ten bridge rapowany, bo on absolutnie... zmienia utwór, zmienia tą piosenkę, dlatego że on pozbawia propozycję ormiańską w tym roku takiej właśnie prostolinijności, tej właśnie pewnych braku zmian, pewnej prostoty, bo on dodaje dużo, jest zupełnie inny. Jak się ogląda teledysk, słucha piosenki, nagle jest takie wow,
coś się dzieje, trzeba się skupić. Naprawdę fajna propozycja. Ja myślę, że Armenia będzie w tym roku znowu wysoko. Zresztą to jest państwo, które praktycznie zawsze jest wysoko. I trzymam kciuki, bo ta piosenka jest po prostu dobra i takiej produkcji chcemy jak najwięcej, myślę, oglądać, bo teledysk jest świetny i słuchać, bo piosenka, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo spoko i myślę, że ma szansę załapać się do czołowej piątki rankingu w Erywaniu. I co, kochani? To koniec. To koniec czwartej serii dróg, w trakcie których wspólnie oceniamy utwory. Była droga do Rotterdamu, mieliśmy drogę do Paryża, następnie wybraliśmy się w drogę do Turynu, a teraz finiszujemy w Erywaniu zresztą, z piosenką ormiańską Drogę do Erywania. I to był ostatni odcinek, przynajmniej ostatni, w trakcie którym po raz pierwszy wspólnie słuchamy utworu. Bardzo was proszę, tak jak zawsze pod koniec, abyście zajrzeli na nasze social media, subskrybowali nasz kanał na YouTubie, na którym właśnie teraz oglądacie tą reakcję i kliknęli na dole w dzwoneczek. Będzie mi, a także całemu zespołowi bardzo, bardzo miło. I to już wszystko na dzisiaj, tak jak mówiłem. Żegnam się z wami bardzo ciepło i serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Nie wiem, czy jeszcze w trakcie drogi do Erywania, czy może w trakcie drogi do Liverpoolu, dlatego że tam będzie zmierzać nasza już piąta seria reakcyjna. Trzymajcie się i cześć, do zobaczenia jak najszybciej!